jeżeli zresztą przyjmując patronat na tą wspaniałą inicjatywę, też byłem przekonany, że właśnie cele edukacyjne będziemy spełniać. Bardzo się cieszę i tutaj pragnę mocno wyrazić swoją wdzięczność, podziękować inicjatorom tej akcji. Dziękuję przede wszystkim kolegom z Solidarności, którzy rzeczywiście taki pomysł przedstawili, żeby właśnie w Wrocławiu, w naszym mieście w sposób szczególny uhonorować, uczcić żołnierzy wyklętych. Za to bardzo dziękuję, że to właśnie jest Wrocławiu i przy okazji się dzisiaj spotykamy. Oczywiście chcę powiedzieć, że to nie jest nasze pierwsze spotkanie, ponieważ tutaj z panem przewodniczącym, z panem radnym i z wieloma pewnie z państwa spotkaliśmy się już w niedzielę na uroczystej mszy świętej i na odsłonięciu tablicy przy klasztorze franciszkanów właśnie poświęconej żołnierzom wyklętych. Drodzy państwo, my ludziom jesteśmy winni szczególną pamięć, ponieważ to właśnie żołnierze tak zwanego podziemia niepodległościowego przez 6 lat okupacji nie szczędzili swojej krwi, nie szczędzili swojego życia młodych lat, pracy zawodowej, nauki, edukacji. Nie szczędziliśmy, my mogli właśnie dzisiaj się spotykać i żyć w wolnym kraju. Niestety później historia, czy właściwie czas po 1944 roku i w sposób szczególny okrutnie świadczył, bo prawie pół miliona żołnierzy, tak zwanych żołnierzy wyklętych, było ratowanych, mordowanych, więzionych. Ich rodziny przechodziły taką przysłowiową gehennę. Dlatego też cieszę się, że możemy w wolnej Polsce o tym mówić i możemy ich wspominać. Szczególnie jest to, drodzy państwo, ważne, że bardzo często właśnie wspominamy te osoby, które być może nie byli oni bohaterami rozpraw narodowych, nie byli bohaterami literackimi, ale byli tymi żołnierzami rzeczywiście takimi anonimowymi. I im właśnie też tą wdzięczność i pamięć jesteśmy jako pokolenie kolejne szczególnie, w sposób szczególny powinniśmy ich pamiętać i wspominać. Także drodzy państwo, bardzo się cieszę. Witam państwa serdecznie na dzisiejszych kontynuacjach tych uroczystości, na dzisiejszej wystawie, którą za chwilę będziemy otwierać. I również na koncercie, który wprowadzi nas rzeczywiście klimat wspomnień. Także witam serdecznie i bardzo dziękuję, że również Instytut Pamięci Narodowej reprezentowany przez dyrektora pana profesora Wiesława Dolona, z którym miałem przyjemność gdzieś pracować, znamy się od wielu lat, właśnie wyślimy do Wrocławia. Dziękuję bardzo i witam państwa serdecznie jeszcze. Marszałek Piłsudski powiedział kiedyś, że naród, który nie pamięta o przeszłości, nie jest godny swojej teraźniejszości, ani nie zasługuje na przyszłość. Te słowa niech będą mottem tego dzisiejszego koncertu. Oskarżeni o wierność. Zawsze zaczynam od tej ballady, bo o wierność kolegom, o wierność złożonej przysiędze, o wierność Bogu i Ojczyźnie oskarżani byli żołnierze podziemia niepodległościowego w komunistycznych sądach. Oskarżeni o wierność. W naszej odrodzi się nam. Los nam drogę wyznaczył, a w
Auschwitz, Charków i Katyń, jakże trudna jest droga do nieba. Więc szukamy wciąż szmalów naszych ojców i dziadów, żeby znów się zachować jak trzeba. I choć ciałem wstrząsają nam dreszcze, duch narodu nie umarł nas jeszcze. Oskarżeni o wierność i cnotę, wędrujemy przez polską Golgotę i niezłomną żywimy się wiarą, że z krwi naszej odrodzi się naród. Tak jak oni nocami wędrujemy lasami i tym samym zmierzamy kierunku i zmawiamy modlitwy przed naszymi bitwami, bo skądinąd nie widać ratunku. Tak jak oni żyjemy nadzieją, by nie ulec dziejowym zawiejom. Oskarżeni o wierność i cnotę, wędrujemy przez polską Golgotę i niezłomną żywimy się wiarą, że z krwi naszej odrodzi się naród. Wytykani palcami szlak znaczymy krzyżami, naszą krew przelewamy wśród drwin. Lecz na naszych sztandarach Bóg, ojczyzna i wiara wciąż prowadzą nas matka i syn. I choć ciałem wstrząsają nam dreszcze, duch narodu nie umarł raz jeszcze. I choć droga daleka, i choć ciemność dookoła wciąż prowadzą,